Wrócili się do Talabheim późno. Teraz moje pytanie, czy ty do karczmy chcesz iść w ten wieczór, czy w następny? Tak, w ten wieczór najlepiej jeszcze. To jest 22:30, mówiłaś, tak? Jeszcze raz? No to akurat odstawić konia, rozebrać się. Myślę, że będzie 23 jakoś. I skoczyć. Powiedziałeś portowi. Że idę do karczmy podpytać o rzeczy i że wolałbym tym razem zrobić to sam, po swojemu. I Dobrze. ruszam. Dobrze, ruszasz, jak rozumiem, do wskazanej przez panią Sabinę karczmy. Właściwie to nie chciałem z nią konkretnie, bardziej do jakiejś studenckiej, typowej tam. Będzie jak pijam. Jeśli to jest tego typu karczma, to może być i ona będzie miała. Znaczy powiem ci, ona ci po prostu wskazała jedną z tych takich przykampusowych karcz. Więc no, możesz się domyślać na logikę, że bardziej studenci będą tam gośćmi, niżeli Janusze Imper. Wiesz co? No. Bo ja bym się jeszcze. Tak nie może te ludzie iść. On by jeszcze jakąś kąpiel wziął, chociaż zimną nawet, żeby się tam po drodze. Czyli zamówiłeś jeszcze kąpiel, tak? No zimno mówię, może być zimno nawet za szybko. Dobrze, jasne. No. Jak sobie zażyczyłeś, tak ci dano. Zimna kąpiel na pewno trochę otrzeźwiła i sprawiła, że nie za bardzo chce ci się spać. Zmęczenie gdzieś tam odeszło, przynajmniej na tę chwilę. Ważne, że nie śmierdzę koniem. Ruszam w takim razie do karczmy. Dobrze. No i powiedz mi, do której karczmy? To też jest istotne. Mówię, niech będzie tam ta. Okej, jasne. Na pewno karczma jest dość zadbana. Jest duża. Jest piętrowa, ale widzisz bardzo duży ruch góra-dół, w sensie dużo osób się przemieszcza. I to co właśnie jest osobliwe, no to tutaj młodzi przedstawiciele trzonu inteligencji tego imperium chodzą, żeby się rozerwać. Znaczna większość jest gości młodych i to tak mniej więcej od lat 15 do lat 30, tak mniej więcej. Czasem ciężko po prostu ocenić, gdzieniegdzie jeśli widzisz starsze osoby, właśnie takie bardziej już bliżej przy 30, czyli najstarsze w tym przedziale wiekowym, to raczej są to mężczyźni. Na pewno o wiele więcej mężczyzn niż kobiet to jest zauważalne, ale różni się to od normalnej karczmy. Osobowo na pewno. Rozglądam się albo za nią, ponownie w towarzystwie swoich będzie siedziała, albo przysłuchuję się, czy gdzieś nie padają jakieś żarty powiązane z niebem, albo takie rzeczy, żeby rozpoznać, że to są ci studenci astronomii. To rzuć sobie na patrzonko i na słuchanko. Do nich mam interes głównie, czy ktoś tam komplementów nie prawie o gwiazdach odbijających się w oczach. No, powiem ci. Nie masz czułego słuchu? Nie, nie mam. Wiesz co, usłyszałeś żart o niebie, bo usłyszałeś, jak jeden ze studentów mówił do siedzącej, wyjątkowo zirytowanej, rudowłosej dziewczyny. Pytał się jej, czy bolało, jak spadła z nieba. Wątpię, że o taki żart ci chodziło. Raczej nie. I nie winie się Sabiny. Jeszcze trochę pokręcę, ale jeśli nie, to przysiądę się do jakiejś pierwszej, lepszej grupy. Mhm, jasne. I co myślałeś, że zaliczysz egzamin starego Gereda? Nikt nie zalicza, tylko dziewczynę przepuszcza, ale to...
Tylko i wyłącznie dlatego, że ich tak mało. Cóż, że się śmieją. Męska grupa na pewno. Podsiadam się. Dobry, można? No to patrzą na ciebie. No, siadaj. Monopolu na tę ławkę nie mamy jeszcze. No, kiedyś na pewno będzie, jak już moje imię wśród murów tego przybytku się rozsławi. No ale siadaj. Powiedziałbym młody, ale chyba starszy ode mnie. A trochę już wiosen na karku jest, jakby nie patrzeć. Nowy w mieście jestem, niedawno przyjechałem z Altdorfu. No ho, ho, ze stolicy, wielki pan. A czym się zajmujesz? Czego się uczysz? Teologię studiuję. Teologię? Teologię. A wy co niby, mądrale? Gdzie nauki ścisłe. Sam jesteś, kurwa, nauki ścisłe. No, ja słyszałem, że wy tu ciekawy w tym Talabheim macie. O, mówią o nas nawet w szanownej stolicy. No, słucham. No, jak ten wasz profesor, jak on tam, Wizar, jak otworzył to swoje obserwatorium, to było słychać przecież na cały imperium, co on tam powyczyniał. Jeden z cichszych tam młodzików uniósł brwi. No, wstydu to sobie narobił. To muszę przyznać, ale osiągnąć, zabrać mu nie można. No, potem z tego wstydu się zaszedł w tym obserwatorium, otoczył jakąś bandą i nie wychodzi. Chwilę przerwy robię, żeby czy coś w tej bandzie. Czekaj nam, bo cię urwało jeszcze raz. Jeszcze raz? Po chwilę przerwy robię, cię urwało. No, robię po prostu chwilę przerwy, po tym jak wspomniałem o tej bandzie. Zobacz reakcję. Cóż. Profesorem moim był. Ba. Widzisz, tak chciał coś dodać, ale chyba zamilkł. Ten taki najgłośniejszy tak go klepnął po plecach. No nie bądź taki skromny, Foneret. Przecież wiem wszyscy tutaj, że zaproszenie dostałeś. O! Byliście tam, panie Foneret? Gdzie mają manierę? Eugen Jäger. Widzisz, skinął ci głową. Ale wracając, byliście na tym otwarciu? No coś tam byliśmy, co prawda. Moje zainteresowanie bardziej skierowane było w stronę kobiet, które również tam były. Niektóre lubią młodszych, o ile wiesz, o czym mówię. Ale się tam trochę odwaliło. Nie było przyjemnie. Sądzę, że nie było warto, chociaż to jego obserwatorium to... ile tam kasy poszło. Nie dziwię się, że mu żony giną. Rzekomo sobie jakąś nową przygruchę ostatnio. Teraz von Mortensen, kolejna. Bogata, ale ta to jeszcze gówniara, dziecko przyjęła. Właśnie słyszałem, że tak... Coś na boku też, poza nią. O, profesorek sobie na boku dyma, no co o tym powiesz? No właściwie to tyle, to wiem. No to z trzeciej ręki informacja tak naprawdę. Więc... Z kim? No to musiało się ponieść przez nazwisko. To bym się chciał dowiedzieć. Ale podobno nie byle kto. A co ciekawe. Podobno nie byle kto i ja o tym nie wiem. No, może tylko głupia plotka. Skoro tu nie słyszeliście, to co my w tej stolicy możemy wiedzieć? A wiesz w ogóle, że na naszym uniwerku teologii nie ma? Zdaję sobie sprawę, ale ja tu bardziej dla zasobów bibliotecznych. O, czego szukasz? Może pomożemy.
Niczego konkretnego tak naprawdę. Bardziej rozejrzeć się w dział teologiczny, chyba jako taki macie. Co, w Altdorfie wam już książek brakuje? Tak wysoko o sobie myślicie nieraz, jak tutaj mamy delegację, to o kurwa. Poszukiwanie białych kruków. No, te nie są łatwe do znalezienia. Czasem trzeba złotem sypnąć. A co, coś więcej wiecie? O czym? No, o białych krukach. O czym? Jak mówisz, to sypanie złota. Cóż, no tak gadaliśmy nawet o wizerze, on miał sporą kolekcję takich białych kruków. Nie wiem, skąd kasę brał na to, bo jego rodzina jakaś specjalnie bogata nie była aż tak. Ale posagi po żonkach musiały się przydać. A on to bardziej te wszystkie, no jak to moi wykształceni koledzy, tak rozejrzał się po nich. Ja słyszę taki cynizm w jego głosie. Inteligencja Imperium, jak to nazywa. Astronomiczne pierdoły. Ja tam gdzieś w międzyczasie pstrykam na karczmarze, żeby przyniósł nam dzbanek piwa. Jasne, przynosi bez problemu. Rozumiem, stawiasz. Naturalnie. Gdzie przysiadłem. No widzisz, że na pewno jakąś tam małą aprobatę zyskałeś. Tak, ciekawie to macie. No tymi romansikami to mnie zainteresowałeś. Takie plotki to... Jak to z plotkami? A o kimś jeszcze tam w tym Altdorfie może nam opowiesz? Może jakieś tam plotki ładne? W Altdorfie to cały czas to samo właściwie. Tak paradoksalnie to miasto mogłoby się wydawać ciekawe, a w kółko to samo. Może jak studiujesz teologię? Może mieć to pewien związek. Dobra. Myślę, czy ja chcę jeszcze ich o coś zapytać właściwie, bo... Tak, skoro tak już o tym wizerze mówimy i o tych jego białych krukach, on coś może... Nie wiem, pojawiał się gdzieś ostatnio, czy tak się... Mówię tyle, co ja wiem, co się zaszło. Tyle, a może warto było z nim pogadać, żeby się udało załatwić. No, jakby się tu pojawił, to raczej... Katedra by go chyba dowaliła, bo miał trochę wykładów. To był ten okres, gdzie właśnie wykładał u nas, a nie w Altdorfie, ani w Null. I trochę zawalił sprawę. Nie mieli zastępstw i no, kierownictwo jest wściekłe. Ale to tak, wiesz, nie wiesz nic o tym. Na pewno nie ode mnie. Rozumiem. No dobrze, no to... Trzeba będzie spróbować to zrobić na własną rękę. No, dziękuję za informację w każdym razie. Zrobić na własną rękę? Może rozwij, może ci pomożemy jakoś. Nie wiem, czy będę go szukał w takim wypadku, po prostu pewnie... Chociaż te białe kruki. Taki uczony to pewnie nie tylko w astronomii siedział. I różne może mieć książki w swoim zbiorze. A to słyszałem, że... Astronomią się zainteresował, bo nieskończony wstyd go zjadał, niespełniony potencjał. Strasznie ponoć kiedyś chciał być magiem. W tym kierunku szły jego zainteresowania. Nawet jedna z jego książek, nie wiem czy słyszałeś jakiekolwiek nazwy jego dzieł. Przypuszczam, że tak, skoro się interesujesz, ale to o Azyrze i wpływie na pierwszy poziom. To jest jego autorstwa.
To jest jedyna książka, która otrzymała szeroki, szeroki krytycyzm za treści tam zawarte, szczególnie od czarodziejów w Kolegium Niebios. Zjechali go tak, że u... Ale się ta. Chciał być czarodziejem, a to... z tego tak co... mówią. Znaczy to nie jest informacja z pierwszej ręki, bo to gdzieś kiedyś wyszło od Birkę, ale ja tego osobiście nie słyszałem. Ale tym się, tak się chyba trzeba urodzić, tylko nie da się nauczyć. Dość wykrowane marzenie. Najwyraźniej się nie urodził, ale czasem zakazany owoc smakuje najlepiej. Trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie muru. I te wszystkie inne klisze. Ciekawe, o czym myślisz na pewno. Jakbyś go znalazł, to powiedz mu, że ma przejebane tutaj. Ale nie mów, że to od nas. Chciałbym jednak semestr zdać. Ja wolałbym z takimi, do starszych z takimi słowami nie wychodzić, więc chyba też sobie odpuszczę. Ale czy macie tą książkę o Azyrze tutaj, w bibliotece swojej, na uczelni? A powiem ci, że musiałbym sprawdzić. Bo na pewno były dwa egzemplarze. Ale mogły zostać wypożyczone. To w zasadzie, jak tu jesteś, to po prostu posiedź trochę w bibliotece i poprzewracaj te tomiszcza, bo no ja dzisiaj się bawię. Tak, na pewno zajrzę. Dziękuję. Życzę udanego wieczoru. Zawijam się już. Ci skinął głową. Gdzieś tam reszta zaczęła debatować na temat romansu Kerstena Wizera. Kurwa. Nie do końca może efekt, którego... Oby umarło w dodatku. Powiem ci, że na razie brzmiało na bardzo żywe. To właściwie chyba tyle. Okej, czyli już nic więcej nie chcesz. Dobrze, no to sobie tutaj zakończymy.